Wprawdzie na pierwszym piętrze Suwalskiego Szpitala jeszcze przez pewien czas pacjentki będą musiały pogodzić się z obecnością ekip remontowych, ale cały pion ginekologiczny oraz towarzysząca mu neonatologia wkraczają w XXI wiek. To efekt projektu nazywanego pakietem małego dziecka. Każda przyszła czy młoda mama, trafiając pod opiekę medyków, zawsze z wyjątkową troską ocenia, czy placówka jest w stanie należycie zaopiekować się nie tylko nią, ale przede wszystkim jej maleństwem. Realizacja tego projektu, tak zwanego pakietu małego dziecka, daje kompleksowość usług właśnie naszym paniom rodzącym w naszym szpitalu, jak również tym najmłodszym pacjentom, bo szpital nasz, jako praktycznie jedyny w tym makroregionie, zabezpiecza kompleksowość usług medycznych. Mam tu na myśli w przypadku powikłań czy jakichś problemów zdrowotnych tego małego pacjenta. Szpital jest w stanie zabezpieczyć pełną pomoc poprzez oddział neonatologiczny, który jest w naszym szpitalu, poprzez OIOM, jak również pełną diagnostykę, gdzie dysponujemy pełnym sprzętem do pełnej diagnostyki. Neonatologia to dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem schorzeń u noworodków. Są to dzieci urodzone o czasie, ale również dzieci urodzone przedwcześnie, z niską urodzeniową masą ciała, dzieci chore. Dzieci, które wymagają specjalnej troski, specjalnego postępowania, wymagają wsparcia niejednokrotnie oddechowego przy użyciu bardzo specjalistycznego sprzętu do nieinwazyjnej terapii oddechowej, wymagają monitorowania, mierzenia ciśnienia, saturacji, wymagają badań specjalistycznych, dłuższego pobytu w oddziale. Te dzieciaczki to są specyficzni pacjenci. Nie poskarżą się nam, co im dolega. Cała diagnostyka polega na intensywnej obserwacji dzieci, a także monitorowania ich podstawowych funkcji życiowych, takich jak saturacja, oddech, temperatura, czynność serduszka. Na tego rodzaju oddziale muszą pracować wyjątkowi specjaliści. I tak jest. Z jednej strony kadra o wysokich kwalifikacjach, ale również sprzęt do tej podstawowej diagnostyki, co umożliwia zdiagnozowanie i ewentualnie udzielenie pomocy temu najmniejszemu pacjentowi. Wiedza i doświadczenie to podstawa tego, by ratować maluszki. Medykom jednak, tym najlepszym również, z uwagi na specyfikę pacjenta neonatologicznego, potrzebny jest dobrej jakości, zaawansowany technologicznie sprzęt. Bez specjalistycznego sprzętu dobrej jakości naprawdę jest bardzo trudno prowadzić takie dzieci. Dzięki dobremu sprzętowi te dzieci mają lepszą szansę na prawidłowy rozwój w przyszłym swoim dorosłym życiu. Będą pociechą dla swoich oczywiście rodziców. Lekarze neonatolodzy czekają właśnie na rozstrzygnięcie szpitalnego przetargu na dostawę nie tylko nowych, ale i nowoczesnych urządzeń. Lista jest bardzo długa. Będziemy mieli dobrej jakości kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy, stanowiska do resuscytacji, nowy aparat do wsparcia oddechowego, a także lampy do fototerapii. Bezcenny wkład w doposażanie suwalskiej neonatologii ma Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Specjaliści pracujący na oddziale mają bardzo dobrą opinię na temat urządzeń dostarczanych przez Fundację Jurka Owsiaka. Zazwyczaj jest to sprzęt bardzo wysokiej klasy, kosztowny, ale też bardzo trwały i potrzebny. Mamy nadzieję, że również z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymamy sprzęt. Przed nami 13 stycznia, już kolejny, 27 finał tej jedynej na świecie orkiestry złożonej z ludzkich serc.